przeciwnikowi przeciąłem wargę w pół, także ta warga mu tak chłopotała. To, że Mateusz będzie mistrzem UFC, jest nieuniknione. Myślę, że wygra Jacek Kudemon Murański. Był na tej imprezie również Popek, więc możecie się domyślić, że było grubo. Nadal go nienawidzę. Chcę go strącić ze stanowiska prezesa Polskiego Związku Free Fighterów. Nie chciałbym się wtrącać w relacje Wielkiego Włodarza i Nitra, bo o to chodzi we Free Fightach, żeby była dzicz. Siemanko, z tej strony Michał Rogozi. Wróć! Marcin Wrzosek, nowy prowadzący kanału Sixpack TV, a oto sesja pytań i odpowiedzi. Po zakończeniu kariery mam nadzieję, że będę nadal prowadził dla Was wywiady i materiały dla Sixpack TV. Do tego trochę zajmuję się deweloperką, można powiedzieć, w bardzo małej skali. Mam nadzieję, że nie zostanę bezdomnym żulem. Domyślam się, że pytasz o to, czy będę walczył na zasadach MMA w freakowych organizacjach, a nie tylko na zasadach boksu. Mam nadzieję, że ktoś w końcu się odważy zawalczyć ze mną na takich zasadach, ponieważ na zasadach boksu mogę pokazać tylko mały procent moich umiejętności i na pewno w MMA jestem w stanie kogoś bardziej widowiskowo złoić. Jednym z moich pierwszych idoli, jeżeli chodzi o sporty walki, był Wanderlei Silva. Większość osób pewnie go nie zna, ponieważ zaczęli się interesować MMA dopiero po Fame MMA. Więc jeżeli nie wiecie, kim jest Wanderlei Silva, sprawdźcie go. To jest gość, który skakał ludziom po głowach, jak MMA odbywało się jeszcze głównie w Japonii i był naprawdę niezłym killerem. Z przykrością muszę stwierdzić, że w Free Fightach zarobiłem więcej niż w trzech walkach w Free Fightach zarobiłem więcej niż przez całą karierę w KSW. Poza sportami walki nie mam czasu na inne zainteresowania. Mam teraz dziecko w drodze, więc staram się zainteresować wychowaniem dzieci. Wydaje mi się, że najlepszy Free Fighter w Polsce zostanie wyłoniony na najbliższym High League'u w walce Pawła Tyburskiego z Alberto. Ci zawodnicy na pewno są wysoko w rankingu najlepszych freak fighterów i myślę, że ten pojedynek wyłoni naszego najlepszego freaka. Moja kolejna walka już w lutym. Czy wróciłbym do KSW? Myślę, że wróciłbym, ale na tą chwilę nie jestem po drodze. Każdy dobrze sobie radzi bez siebie, więc czemu to psuć? Możliwe, że walka z Szeligą odbędzie się już niedługo. Możliwe, że rozmowy na ten temat zostały już rozpoczęte. Więcej szczegółów wkrótce. Zabor nadal prowadzi grupę bokserską w klubie Fit Fabric na Dąbrowie, a poza tym rozpoczął wraz ze swoją małżonką działalność charytatywną. Otworzyli fundację K2, która pomaga młodym adeptom sportów oraz domom dziecka. Myślę, że wygra Jacek Kudemon Murański. Niestety nie oglądam Mistrzostw Świata. Nie lubię piłki nożnej. Zmuszam się do oglądania najlepszych powtórek. I tak mnie bardzo to boli, ponieważ no, nie lubię piłki nożnej. Minecraft pewnie nigdy. Generalnie nie gram w ogóle w gry komputerowe. Wybaczcie. Impreza po zdobyciu pasa KSW trwa około 3 dni. Mogę tylko dodać, że był na tej imprezie również Popek, więc możecie się domyślić, że było grubo. Według mnie najlepszy zawodnik bez podziału na kategorię to Janek Błachowicz. Z tego co widziałem, będzie walczył znowu o pas. Mam nadzieję, że ten pas z łatwością zdobędzie. Trzymam kciuki, Janek. Tak, mam bardzo dobry kontakt z trenerem Zaborem. Ostatnio nawet brałem udział w jego przedsięwzięciu, organizowali mecz charytatywny Gwiazd, na którym zbieraliśmy pieniądze dla mojego kochania chorego na raka. Zaprosił mnie do udziału w tym meczu. Niestety nie zdobyłem żadnego punktu, więc przepraszam moich fanów. Muszę powiedzieć, że mieszka się równie dobrze w Bytomiu. Jednym największym plusem jest taki, że nie ma korków. A Łódź jest strasznie zakorkowana i na trening jechałem około 40 minut. Zdarzały mi się takie dni, a tutaj 3 minutki jestem. Polska, mistrzem Polski. Moją rutyną jest po prostu wstać z łóżka, co często ciężko mi przychodzi.
wstaję, piję mocną kawkę, idę na trening. A moją radą dla początkujących jest to, żeby się nie poddawać, przejść do przodu, bo tak naprawdę nie zostajemy mistrzami świata, kiedy trenujemy, tylko w dni, kiedy nam się chce. Nie byłem w wojsku, kontynuowałem edukację i niestety nie było mi dane odbyć przymusowej służby. Dlatego jestem taki wyedukowany teraz. Tak naprawdę unikałem, kurwa, służby. Trzech zawodników KSW. Phil DeFries, Sebastian Przybysz i Mamet Kalitow. I Michał Matella, nie będzie czterech. Przepraszam, ale muszę ich wszystkich umieścić na tej liście, bo są zajebiści. McGregor był bardzo spoko, poświęcał nam dużo czasu, służył radom, nie tylko kiedy kamery były w zapisie, ale też po nagraniach. Poza tym imprezowaliśmy też i naprawdę było tak grubo, że kilka osób nie zdążyło na samolot. Najbardziej dumny jestem z kilku walk, ciężko mi wsadzić do jednego worka. Na pewno walka z Kornikiem, kiedy zdobyłem pas, walka z Arnoldem Allenem, który teraz jest niepokonany w UFC i niedługo będzie pewnie walczył o pas. Jestem jedyną osobą, która go pokonała. Na pewno będę też opowiadał moim wnukom o walce z ochroniarzem z Tindera. Może nie byłby to najwyższej klasy zawodnik, ale ważył 150 kg, miał ponad 2 metry wzrostu, więc jest to na pewno też ważny punkt w moim CV. Na pewno Michał Pasternak, ale z Michałem jest taki problem, że jest za duży. Według mnie duzi zawodnicy nie znajdą miejsca w free fightach, ponieważ free fighterzy po prostu będą bali się z nimi walczyć. Co najdziwniejszego kupiłem za hajs z walk? Nie wiem, czy kupiłem coś dziwnego, jestem normalny. Żadnych udziwnień. Przez jakiś czas przychodziło mi po głowie, żeby zamieszkać w USA, ponieważ po Ultimate Fighterze miałem sporo zaproszeń i od Juraja Fabera, żeby przyjechać i na stałe trenować. Ale zostałem w Polsce, bo kocham Polskę. Wydaje mi się, że to, że Mateusz będzie mistrzem UFC, jest nieuniknione. Ta ostatnia porażka z Benilem Dariuszem tylko pokazała, jak wysoki poziom ma Mateusz. Benil Dariusz to jest gość, który jest w UFC już od wielu lat, ma tam bardzo dużo walk, walczył z najlepszymi w swojej kategorii, a Mateusz zawalczył z nim jak równy z równym, więc wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Mateusz będzie mistrzem w kategorii 70 kg, a nie zapominajmy o tym, że ta kategoria jest jedną z najmocniejszych. Nadal go nienawidzę, chcę go strącić ze stanowiska prezesa Polskiego Związku Free Fighterów. Ponownie musi zapanować anarchia, nie może być żadnego organu nadzorującego free fighty. O to chodzi we free fightach, żeby była dzicz. Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że trzeba mieć w sobie dużo dyscypliny, bo na początku mamy w sobie dużo motywacji do osiągnięcia jakiegoś celu, a ta motywacja po jakimś czasie znika i wtedy zostaje tylko dyscyplina. Tak, mam kilka tatuaży, dwa rękawki, całą nogę. Na udzie mam teraz niedokończony jeszcze tatuaż z jedną z moich ulubionych kreskówek Dragon Ball. Ten tatuaż oznacza, że w wieku 9 lat wywróciłem się na rowerze. Była to bardzo ważna nauka, że kiedy wsiądziesz, musisz non-stop pedałować. Tak naprawdę te tatuaże w większości nic nie oznaczają. Nie doszukiwałbym się gdzieś głębszego dna. Mój tatuaż Polish Zombie na klacie na pewno oznacza to, że jestem Polish Zombie. Jakbym kiedyś zapomniał. Tak, Kaniewskiego spodziłem kiedyś z taką jedną koszykarką, dlatego jest taki wysoki, a ja taki niski. Tak naprawdę z Mateuszem nie łączą nas żadne relacje, oprócz koleżeńskich. Tak, próbowałem diety keto i starszej mi nie podeszła. Nie miałem w ogóle energii, nie chciałem się wstawać z łóżka.
Co, nie chciałbym się wtrącać w relacje Wielkiego Włodarza i Nitra, ale wydaje mi się, że to jest koperkowa afera i zaraz się rozejdzie i znowu zostaną najlepszymi przyjaciółmi. A jeżeli chodzi o aferę między Mirkiem i Anią Andrzejewską, no to myślę, że Mirek zagalopował się w tych oskarżeniach. Myślę, że każdy może robić ze sobą co chce i nic Mirkowi do tego. Moją kobietę poznałem, o dziwo, na wterze po KSW. Wiola pracowała jako pracowniczka zakulisowa, obsługiwała strefy VIP na galach KSW i poznaliśmy się na afterparty. Bardzo dobrze się dogadywaliśmy i tak jakoś zostało. Trochę się zawstydziłem. Zawsze byłem taki, po prostu mi nie znałeś i zawsze byłem trochę wariatem. Najpewniej tak, ponieważ inflacja galopuje w zastraszającym tempie i bardzo ciężko jest normalnie żyć w Polsce. Tak jak wcześniej wspominałem, bardzo chętnie zawalczę z panem Morawieckim, który nas w to wszystko wpędza i oczywiście w sportowych warunkach. Moim sportowym celem jest zdobyć pas Fame MMA. Podejrzewam, że albo są fetyszystami rękawic, albo sprawdzają, czy nikt nie spryskał niczym żrącym albo jakąś substancją, która może wywołać reakcję alergiczną u przeciwnika. Nawet w jakimś filmie z Rockiem była taka sytuacja, że zawodnik spryskał sobie czymś rękawicę, a potem wtarł to w oko przeciwnika i on, bodajże Rocky albo w jakimś innym filmie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, napiszcie w komentarzu, w jakim to było filmie, zaczął po prostu widzieć swojego przeciwnika podwójnie i podejrzewam, że właśnie przed tym sprawdzają, żeby uchronić zawodnika przed taką sytuacją. Jestem gladiatorem i tam, gdzie dadzą mi przeciwnika, dadzą mi walizkę pieniędzy za walkę, tam zawalczę. Nie kategoryzuję walk na friki i gale sportowe. Nie dyskryminuję żadnego przeciwnika. Kiedy byłem w Ultimate Fighterze, Conor był akurat świeżo po walce. Bodajże dwa dni przed naszym przyjazdem walczył z Chadem Mendezem, więc był dość poobijany po tej walce i nie sparowaliśmy w stójce, ale pokulaliśmy się kilka rundek i jest naprawdę silnym skurczybykiem. Nie poddał mnie ani ja jego, więc 0-0. Może rozwiążemy to kiedyś w klatce KSW. Z kim chciałbym teraz zawalczyć? Po pierwsze chciałbym wyrównać rachunki z prokuratorem Szeligą i jego szefem Arkiem Tańculą. Moją najgorszą kontuzją był uraz kręgosłupa, którego nabawiłem się przed walką przed rewanżową walką z Kleberem Kojkę. Uszkodziłem wtedy dysk, miałem pęknięcie dysku międzykręgowego i naprawdę miałem duże konsekwencje zdrowotne związane z tą kontuzją. Sparaliżowało mi praktycznie w 90% lewą rękę i nie byłem w stanie wykonywać podstawowych czynności. Oprócz tego moim CV kontuzjowym jest też złamanie śródręczy około 10 razy i teraz najświeższe zerwanie bicepsa. Chcę powiedzieć zombie wzięła się od tego, że kiedyś zdokautowałem gościa na zawodach w Trondheim i wszyscy krzyczeli zombie, zombie. Nie, tak naprawdę to brałem udział w walce, gdzie obaj z przeciwnikiem byliśmy mocno porozbijani. Ja moim przeciwnikowi przeciąłem wargę w pół, także ta warga mu tak chłopotała, jak jak filanki na wietrze i spryskał mi całego swoją krwią. Ja wstałem i było takie zdjęcie z tej walki, kiedy idę tak na niego cały zakrwawiony i ktoś opisał, że wyglądał jak zombie. Na początku bardzo się wzbraniałem przed tą ksywą, ale koledzy w ramach żartu powiedzieli to anonserowi i zaczął mi tak zapowiadać. No i jakoś tak zostało. Przed sportami walki generalnie zacząłem trenować sport w moim życiu od sportu walki, ponieważ pierwszym było judo, potem długo, długo nic, no i wróciłem na treningi boksu, potem taekwondo, potem K1 i potem MMA. Pokażę się już za kilka dni. Naprawdę bardzo ciekawe zestawienie sformułowało High League dla Pawła Tyburskiego, ponieważ Alberto dorównuje mu rozmiarami i okaże się niedługo, czy również umiejętnościami.
To Diego Kubiszyn jest na pewno mocnym stójkowiczem. Udowodnił to nieraz walcząc na Grondzie i zdobywając przeróżne pasy zawodowego kickboxingu, ale w MMA na tą chwilę jest zawodnikiem początkującym i nie daje mu zbytnich szans w pojedynku z Damianem Janikowskim. Moja rozpoznawalność nie przeszkadza mi w życiu codziennym. Bardzo miło jest, kiedy ktoś podchodzi po zdjęcie, chociaż zbić piątkę, a naprawdę popularność teraz się zwiększyła o duży procent w porównaniu do tego, kiedy walczyłem w prawdziwym MMA, więc te przypadki zdarzają się praktycznie codziennie, więc codziennie mam dawkę pozytywnej energii od moich fanów. Dziękuję za wszystkie pytania. Już niedługo widzimy się na kolejnych materiałach na Sixpack TV, więc obserwujcie nas na wszystkich platformach oraz mediach społecznościowych. Do zobaczenia.